6 sierpnia. Słowo Boże nas chce dzisiaj inspirować. Dwa fragmenty na nasze serca kładzie, dlatego też wsłuchajmy się w pierwszy fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Drugi fragment z Ewangelii Mateusza. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Piękne zadanie. Piękne zadanie Pan Bóg dzisiaj kładzie na nasze serca. Bo właśnie dzisiejszy dzień zachęca nas do dawania świadectwa. Do dawania świadectwa, że jesteśmy uczennicami i uczniami Pana Boga. Że Jego Słowo jest ważne w naszej codzienności. Że Jego Słowo wypełnia nas i motywuje do działania. Że chcemy być przy Chrystusie. Chcemy być Jego uczniami, uczennicami. Chcemy wdrażać w swoje życie to, co nam Pan Jezus przekazuje. A co nas uczy? Uczy nas miłości, wzajemnej troski, oddania, zainteresowania drugim człowiekiem. Takie świadectwa mamy dawać. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Mamy pokazywać, że jesteśmy zarażeni. Może to jest złe słowo w dzisiejszych czasach. Że jesteśmy zainspirowani Bożym Słowem. Słowem, które chce nas wypełniać i motywować każdy nasz czyn. Każde nasze słowo. Ma przede wszystkim wypływać z miłości, bo tego nas uczy Pan Jezus. Dzięki codziennej służbie, dzięki codziennemu otwieraniu dłoni i zainteresowaniu się drugim człowiekiem, tym słabszym, zagubionym, który znajduje się często na marginesie naszego społeczeństwa, ale może i Kościoła, on też potrzebuje dobrej nowiny. I dzisiaj mówi Pan, to każdy z nas może tą dobrą nowinę do Niego ponieść. Bo ma być światłością przed ludźmi. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca. Marcin Luther kiedyś powiedział, niech poznają w nas Chrystusa. To znaczy, że niechaj nasze życie, nasze poczynania będą takie, aby z tego mogli ludzie czytać Chrystusa. To znaczy, abyśmy każdego dnia na nowo to wielkie Boże posłanie, które skierowane do każdego z nas, wypełniali. A ono właśnie określa się w słowie miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka. Dlatego zachęcam was i siebie, abyśmy w tym pięknym czasie, jakim Bóg nam daje, służyli sobie nawzajem. Dawali dobry przykład. Inspirowali do bycia przy Chrystusie. Bo będąc przy Chrystusie, mamy pokój, którego nam ten świat dać nie może. Zostańcie z Bogiem i bądźcie Bożą światłością waszej codzienności.